Ja zmieniłem przez te ostatnie 2 minuty. Dzień dobry w ogóle. Przez te ostatnie 2 minuty, tutaj jak panie mówiły, to gorączkowo, rozpaczliwie usiłowałem zmienić nie tyle temat, przynajmniej początek tego naszego spotkania. Spotkanie będzie trwało tyle, ile będzie trwało, to znaczy tyle, ile macie lekcji. Nikt tutaj was nie będzie męczył. Jak zobaczyłem tyle fajnych dziewczyn, tyle fajnych chłopaków i jak sobie coś policzyłem, to nagle zdałem sobie sprawę, do jakiego stopnia wy jesteście ważni. I to się zawsze mówi, że młodzież jest przyszłością narodów. To i w Polsce jest, i w innych krajach, i w Ameryce. Ja byłem przez 4 lata profesorem na Uniwersytecie Northwest w Nowym Jorku, także i to znam. I powiem wam jedną rzecz. Historia, jak najlepszą definicję, co to jest historia, dał nasz wielki poeta Cyprian Kamil Norwid, ten sam, który napisał Fortepian Chopina, Bema Pamięci, Żałobny Rapsod i wiele innych wspaniałych utworów. Otóż Norwid dał najprostszą definicję historii, jaka w ogóle może być. Historia to jest wszystko to, co jest w czasie przeszłym. Czyli jeżeli dzisiaj rano około godziny 7 wstaliście, to już jest historia. Jak piliście rano herbatę albo jakiś sok czy jogurt, to też już jest historia. Najnowsza historia. Ale historią jesteście przede wszystkim wy. Wy jesteście, należycie do pierwszego normalnego pokolenia Polaków mniej więcej od 300 lat. Jesteście pokoleniem przełomu. I nie chcę, żebyście notowali, ale zapamiętajcie sobie, że jesteście kimś bardzo, bardzo ważnym. Jesteście pierwszym normalnym pokoleniem Polaków od 3 wieków, od 300 lat, może nawet więcej. W niczym się nie różnicie od waszych rówieśników we Francji, w Ameryce, w Anglii, w Izraelu, we Włoszech, w Szwecji. Jesteście tacy sami. Być może różnicie się tym, że wy jesteście biedniejsi od nich, bardziej drapieżni przez to, ale to nie jest wasza wina, zaraz o tym powiem. Dlaczego jesteście biedniejsi? A dlaczego jesteście pokoleniem przełomu? Jesteście pokoleniem przełomu przede wszystkim chronologicznego. Urodziliście się jeszcze w XX wieku, a większość waszego życia będzie w wieku XXI. Co więcej, urodziliście się, takie coś to się zdarza raz na 100 lat. Ale to, co się wam przydarzyło, to się zdarza raz na 1000 lat, bo urodziliście się w 2000 leciu, w XX wieku, a będziecie żyli w XXI wieku i w 3000 leciu. To jest przełom chronologiczny. Urodziliście się na przełomie cywilizacyjnym. Przełom cywilizacyjny polega nie tylko na tych komputerach, które tutaj stoją, albo laptopach, które macie u siebie w domu. To jest przełom, gdzie jeszcze się używa książek i będzie się używało książek, ale coraz bardziej będzie epoka elektroniczna, gdzie za parę lat, albo właściwie już dzisiaj, te komputery są przestarzałe. Świat idzie niesłychanie do przodu. Przełom cywilizacyjny jest niesłychany. Ale urodziliście się także na przełomie ekonomicznym i zapytajcie w domu mamę, nie tatę. Mężczyzn w swoim domu nie pytajcie. Ani taty, ani dziadków, ani wujków, ani stryjków nie pytajcie. Tylko pytajcie mamę, babcię i ciocię pytajcie. Co to była para rajstop albo para adidasów w czasach, kiedy oni mieli tyle lat, ile wy macie dzisiaj. Co to jeszcze wtedy było, kiedy przyszliście na świat, para butów, damska bielizna, a nawet proszek do prania, a nawet samochód. I
Czy w domu, jak przyszliście na świat, był telefon? A z całą pewnością zapytajcie o to, mama, a ile ty, albo to możecie tatę pytać też i wujka, i stryjka. A ile miałeś wzrost, jak miałeś tyle lat, ile ja mam dzisiaj? I oni wszyscy byli, z zasady, byli, wy jesteście od nich wyżsi. Z zasady. Jesteście wyjątkowym pokoleniem także ze względu na wasze zdrowie. Będziecie dłużej żyli niż wasi dziadkowie i wasi rodzice. I co ważniejsze, to ja wam mówię, jako profesor Uniwersytetu w Warszawie, a także przez 4 lata profesor w Nowym Jorku. Wasza wiedza dzisiaj, kiedy macie te 15-16 lat, jest większa niż waszych rodziców, kiedy byli w waszym wieku i waszych dziadków też. Tylko żeby ktoś nie wrócił dzisiaj do domu albo na przerwie nie chwycił komórki i powiedział, że był pan profesor Szaniawski z Uniwersytetu kardynała Wyszyńskiego, a mówił nawet, że w Nowym Jorku uczył i powiedział, że ja jestem, mama, jestem od ciebie, albo tata, jestem od ciebie mądrzejszy, a ty jesteś ode mnie głupszy. Ja tego nie powiedziałem. Ja powiedziałem tylko, że macie większą wiedzę, zasób wiedzy, zasób wiadomości, siłą rzeczy macie większy niż wasi rodzice. To wszystko, o czym mówię, to nie jest wasza zasługa, tylko to jest wasze szczęście. Tak właśnie urodziliście się na przełomie. I urodziliście się na przełomie jeszcze Polski w sensie naszej niepodległości, w sensie, na przełom, i to jest ten ostatni przełom, o którym chciałem powiedzieć, przełom polityczny. Bo kiedy urodziliście się, to Polska była jeszcze w tak zwanej epoce transformacji. W Polsce nie było daty kończącej komunizm. Tak się złożyło. Taka data była w Niemczech, kiedy Niemcy obalili Mur Berliński, taka data była w Pradze i w Bratysławie, kiedy była tak zwana aksamitna rewolucja, taka data była w Rosji nawet, kiedy był tak zwany pucz Janajewa i władzę objął Jelcyn, a w Polsce się tak wszystko rozmyło i właściwie nie ma daty, która by w Polsce kończyła epokę komunizmu, a zaczynała epokę wolnej, niepodległej Polski. Tak zwane wolne wybory 4 czerwca 1989 roku nie były wolnymi wyborami. Wolność jest pojęciem niepodzielnym. Są takie rzeczy, które są albo tak, albo nie. Jajko nie może być. W podręcznikach szkolnych uczą was, a właściwie nie uczą, tylko robią wam wodę z mózgu, były to częściowo wolne wybory. Nie, wybory nie mogą być częściowo wolne. Mogą być albo wolne, albo niewolne. Kobieta nie może być w ciąży tylko częściowo, jajko nie może być tylko częściowo nieświeże i tak samo wybory nie mogą być częściowo wolne. Nie ma takiej wyraźnej daty. W Polsce jest kilka takich dat, historycznych już dzisiaj, które tworzą przełom polityczny. Taką, na przykład niewątpliwie taką datą przełomową, to jest przystąpienie Polski do Sojuszu Atlantyckiego w 1999 roku, a potem przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. To kończy definitywnie pewne rzeczy w Polsce. I wy na tym przełomie właśnie się urodziliście. Jesteście pokoleniem przełomu. I to tyle tytułem wstępu, żebyście wiedzieli, jeżeli mamy się uczyć historii, zacznijmy od samego siebie. Jesteście pokoleniem absolutnie wyjątkowym i pokoleniem przełomowym. I mądrzejszym, i niemądrzejszym, mającym większą wiedzę od swoich rodziców. Zapytajcie mamy, taty, już nie mówiąc o dziadkach i stryjkach. Kiedy mieli komórkę, kiedy mieli kolorowy telewizor w domu i kiedy był ten laptop albo komputer. Wy dzięki temu macie dzisiaj ogromną wiedzę. A jak wy z niej skorzystacie, to już tylko wasz problem. Ale mam mówić o niepodległości. Niepodległość to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Ojcem polskiej niepodległości, tak go nazywali, był Józef Piłsudski. Piłsudski chodził do gimnazjum przy kościele świętych Janów w Wilnie. Był trochę młodszy od was, miał 12 lat, siedział w ostatniej ławce, jak to chłopak, który ma 12,5 roku, to był rok 1880.
miał 12, Józef Piłsudski miał wtedy 12,5 roku, mówiono na niego zdrobniale Ziółk albo Ziuczek. Jak to chłopak w tym wieku, co będę wam mówił, ja też zresztą miałem tyle lat, co wy przecież, każdy z nas miał. Siedział w ostatniej ławce i nudził się na lekcji. Co chłopcom w tym wieku częściej się zdarza niż dziewczynkom. Bo dziewczynki są jeszcze bardziej rozwinięte od chłopców. I jak to chłopak w tym wieku chciał się dowartościować, ćwiczył swój dorosły podpis. Jakby się ktoś zapytał, lekcje odbywały się w języku rosyjskim. Polska nie istniała na mapie świata, Polski nie było. Wszystkie lekcje odbywały się w języku rosyjskim. Wyobraźcie sobie, że tutaj chodzicie do tej szkoły, tu w Tasowskiej Kępie, i lekcje odbywają się matematyka po rosyjsku, biologia po rosyjsku, chemia po rosyjsku, fizyka po rosyjsku i nawet język polski był w języku wroga po rosyjsku. Bo jeżeli weźmiecie podręcznik od historii i długopis, to jest dla tych bardziej inteligentnych. Jeżeli weźmiecie wszystkie podręczniki od czasów Mieszka I po dzień dzisiejszy, jeżeli spróbujecie znaleźć chociaż i zobaczycie, że w stosunkach polsko-niemieckich bywało różnie, bywało tak źle i tak tragicznie i tak bardzo źle jak w II wojnie światowej, ale bywało bardzo różnie. Byli wielcy artyści niemieccy, tacy jak Witt Stwosz, albo który wyrzeźbił najwspanialszy ołtarz w skali globalnej na świecie, jest w Krakowie, w Kościele Mariackim, albo był taki architekt zieleni, jakbyśmy go się nazwali, jak Johann Christian Schuch, i założył nam wspaniałe łazienki królewskie. I różnie bywało. Natomiast nie znajdziecie ani jednej daty w historii stosunków rosyjsko-polskich, żeby Rosjanie coś dobrego dla Polski zrobili. Rosja i Rosjanie to byli i są nadal odwieczni wrogowie Polski. I to chciałbym, żebyście zapamiętali. To nie Niemcy, z którymi bywało bardzo różnie. To Rosja i Rosjanie są odwiecznymi wrogami Polski. Otóż Piłsudski, wracając do tego, Piłsudski siedział na ostatniej ławce i nudził się na lekcji, wziął zeszyt i na ostatniej kartce chciał się dowartościować, zaczął ćwiczyć swój dorosły podpis. I podpisywał się w różnych wersjach. Józef Piłsudski pochyło w jedną stronę, Józef Piłsudski pochyło w drugą stronę, potem Piłsudski Józef i też w różnych wariantach, a na końcu zaczął pisać inicjały swojego imienia i nazwiska. I nagle zdał sobie sprawę, że inicjały jego imienia i nazwiska to jest J.P. i że to jest jednocześnie najważniejszy skrót w języku polskim. Dlatego, że literki J.P. to jest imię, jego imię i nazwisko, ale zarazem to jest, to są pierwsze słowa pieśni, która wtedy nie była hymnem, bo i Polski nie było, tutaj nie było hymnu. To była pieśń, jeszcze Polska nie zginęła. I że Józef Piłsudski i jeszcze Polska to są te same inicjały. On się pochwalił na przerwie swoim kolegom, potem wieczorem w domu swojej ukochanej mamie, a potem się chwalił z tego już jak był, jak mieszkał w Belwederze i był naczelnikiem państwa. Otóż Piłsudski był jednym z największych Polaków w całej naszej historii. Na palcach jednej ręki możemy policzyć takich wielkich Polaków. Każdy ma swoje ranking, jak się to dzisiaj nazywa. Ja mam swój, nie tylko ja. Jakby nie liczyć, to na palcach jednej ręki zawsze będzie Józef Piłsudski. Otóż Piłsudski w tym najgorszym okresie, kiedy Polska nie miała niepodległości, powiedział, że Polska musi niepodległość odzyskać. On w to wierzył. Był niewiele starszy od was. Został przez Rosjan zesłany na Syberię. Jakby się ktoś pytał, na bezkresach Syberii, za kręgiem polarnym, na Dalekim Wschodzie, w Kazachstanie, na Magadanie, w Workucie, jest 2,5 do 3 milionów polskich kości. Rosjanie od XVIII wieku zsyłali przez prawie 300 lat Polaków właśnie na Syberię, na największe więzienie świata, i Piłsudski też został zesłany.
Ostatnie 1300 kilometrów musiał przejść na piechotę, bo pociąg dojeżdżał tylko do Irkucka. A on miał być zesłany do Tobolska, a właściwie do miejscowości Tunka za Tobolskiem. I 1300 kilometrów to jest tyle, co stąd do mniej więcej do Paryża, do Brukseli. Szedł na piechotę w kajdanach na rękach i te kajdany rozkuli mi dopiero po paru miesiącach. A na koniach wokół jechał konwój rosyjskich kozaków, jeszcze go bili. I tak miał szczęście, bo Rosjanie, wyobraźcie sobie, skąd się wzięli Polacy na Syberii? Bo na ogół po wszystkich naszych zrywach niepodległościowych, po walce o wolność Polski, po Konfederacji Barskiej, po Powstaniu Kościuszkowskim, po Powstaniu Listopadowym, po Powstaniu Styczniowym, to wyobraźcie sobie, że stąd, na przykład z Warszawy, a nie było wtedy pociągów, Ruscy zakuwali Polaków w kajdany i 5-6 tysięcy kilometrów się szło na piechotę. To nie było tak jak za Stalina, za komuny, że w bydlęcych wagonach wieziono i ludzie zamarzali w tych wagonach. To było jeszcze gorzej, bo musieli dojść na piechotę. Jeżeli mówię, że zakuwali w kajdanki, w kajdany, to słowo zakuwali to nie jest to, co dzisiaj robi policja czy te łachudry ze Straży Miejskiej, tylko bo oni dzisiaj mają kluczyki, tak jak policja na całym świecie. A wtedy zakuwali, to znaczy brali nity, takie grube gwoździe i kowal zakuwał w kajdanach i oni tak szli, czasami przez parę lat. Szli na piechotę z zakutymi rękami, jedli z zakutymi rękami, załatwiali potrzeby fizjologiczne z zakutymi rękami i się przyzwyczaili spać z zakutymi rękami. I tak Rosjanie traktowali Polaków. Na Syberii jest 2,5 do 3 milionów polskich kości. Katyń, o którym tyle mówimy, to jest tylko 4600 polskich bezbronnych jeńców. Słowo tylko, weźcie oczywiście w cudzysłów. Otóż idąc, to bym chciał, żebyście zapamiętali jedną rzecz. Otóż idąc na Syberię, Piłsudski w ogóle nie był wojskowym, jakby się ktoś pytał. On wojskowym został dlatego, że musiał walczyć o niepodległość Polski. Piłsudski był wbitym intelektualistą, wbitym publicystą, historykiem i Piłsudski lubił układać swoje takie, jak to się my nazywamy dzisiaj, złote myśli, albo sentencje, jak się nazywano w jego czasach. Jak sobie coś wymyślił, to brał ołówek i od razu zapisywał. I idąc na Syberię, właśnie te tysiąc, prawie 1500 kilometrów, w rozpaczy, gdzie myślał, że już nigdy do Polski nie wróci, do Europy już nigdy nie wróci, że już tam gdzieś na tych śniegach syberyjskich umrze, a miał wtedy 20 lat i 7 miesięcy, był niewiele starszy od was. Wymyślił sobie taką sentencję i mając ręce w kajdanach, zapisał sobie kopiowym ołówkiem na kawałku jakiegoś papieru. W życiu bywają rzeczy ważniejsze niż samo życie. To Polska. Tak sobie zapisał. I on do tego potem wracał. W życiu bywają rzeczy ważniejsze niż samo życie. I to jest jedna z najpiękniejszych sentencji marszałka Piłsudskiego. Piłsudski siedział nie tylko na Syberii, nie tylko w Cytadeli, nie tylko w więzieniu w Irkucku, nie tylko w więzieniu w Moskwie, ale był więziony także przez Niemców. Najpierw w Gdańsku w więzieniu, a potem w twierdzy w Magdeburgu. Wszyscy wrogowie Polski więzili Piłsudskiego. I kiedy 10 listopada 1918 roku przybył do Warszawy, zaczął organizować z niczego państwo polskie. Polska nie istniała na mapie Europy 123 lata, od trzeciego rozbioru 1795 do 11 listopada 1918. To jest rzeczywiście 123 lata, ale to jest takie bardzo matematyczne, bo faktycznie Polska była pozbawiona wolności na rzecz Rosji już dużo wcześniej. Faktyczną władzę w Warszawie pełnił nie Sejm Polski, nie Król Polski, tylko pełnił każdy kolejny ambasador carycy Katarzyny II, carycy Rosji. I Polska faktycznie straciła niepodległość już w momencie pierwszego rozbioru, czyli w 1772 roku. Czyli to jest prawie 150 lat. A jeżeli policzymy Sejm Niemy,
pewnie się jeszcze nie uczyliście o Sejmie Niemy. W liceum będziecie się uczyli. A Sejm Niemy to jest 1717 rok. To Polska właściwie była, gdzie polski Sejm podjął decyzję, że każdy car Rosji jest gwarantem praw Rzeczypospolitej. Polski parlament podjął taką uchwałę. Sejm nazywał się Niemy, dlatego że marszałek Sejmu zapytał posłów, kto jest za tym wnioskiem, żeby car Rosji był gwarantem praw Rzeczypospolitej, to znaczy, żeby wszystko, co się dzieje w Polsce, było zależne od cara Rosji, wówczas Piotra I, nie odezwał się nikt. Kto był przeciwko, nie odezwał się nikt. Kto się wstrzymał od głosu, nie odezwał się nikt. Dlatego Sejm przyszedł do historii jako Sejm Niemy. A dlaczego nie odezwał się nikt? Dlatego, że Sejm obradował na Zamku Królewskim, a wokół Zamku Królewskiego w Warszawie stało kilka tysięcy żołnierzy rosyjskich. I ambasador Rosji, kniaź Długoruki, pilnował właśnie, żeby ci posłowie, którzy zostali przekupieni, pilnowali tych, którzy nie zostali przekupieni. I tak Polska na 200 lat faktycznie utraciła niepodległość. Co się stało 11 listopada? Zaraz powiem. Tylko chciałem powiedzieć, dlaczego obchodzimy 11 listopada? Ano dlatego, że warto się zastanowić, dlaczego rządzący Polską komuniści, Bierut, Gomułka, Gierek, Kania, Jaruzelski, Rakowski, także tacy ludzie jak Oleksij Kwaśniewski, byli przeciwko niepodległości Polski, przeciwko świętu niepodległości Polski. To było zakazane święto. Oni tego nie chcieli, oni to zakazali, komuniści polscy. Ale tak samo to zakazali Niemcy w okresie okupacji. Nie wolno, to było zakazane święto, za to się szło do więzienia. I wreszcie tego święta zakazali oczywiście Rosjanie, kiedy Polska była pod okupacją sowiecką. Od 1944 roku do 1993 roku. W Polsce stały dywizje Armii Czerwonej. Prawie że za waszego życia ostatni żołnierze rosyjscy opuścili Polskę. Pod koniec 1993 roku. Otóż dla nich to było zakazane święto. Oni nie chcieli, żeby to było święto polskie. Myśmy jako Polacy chcieliśmy tego święta. A jeżeli oni nie chcieli, no to wszystko wskazuje na to, że my powinniśmy chcieć tego święta. Bo oni nie chcieli tego święta, bo nie chcieli niepodległości Polski. Nie chcieli, żeby Polacy pamiętali o niepodległości. 11 listopada właściwie nic się w Polsce nie stało, tylko na ostatniej mszy w katedrze świętego Jana na Starym Mieście w Warszawie Józef Piłsudski, ówczesny arcybiskup Warszawy, późniejszy kardynał Aleksander Kakowski, powiedział: kochani, czy zdajecie sobie sprawę, że mija pierwszy dzień polskiej wolności? Ludzie nagle sobie zdali sprawę, że nie ma już Rosjan, że nie ma już Niemców, że tam Polacy rozbrajają ostatnich żołnierzy niemieckich na ulicach Warszawy, i Piłsudski wtedy proklamował odzyskanie niepodległości Polski po 123 latach niewoli. I to jest dzień 11 listopada. Jeżeli mamy mówić o najważniejszych datach w polskiej historii, całej od Mieszka I, to niewątpliwie wśród najważniejszych dat będzie także 11 listopada 1918 roku. A chciałem zwrócić uwagę, kto widział film 1920 Bitwa Warszawska? To kto policzy, jaka jest data taka krytyczna w tej Bitwie Warszawskiej? Jaka tam jest data? Święto jest także mamy. 15 sierpnia 1920 roku. To policzcie. Od 11 listopada 1918 roku do Bitwy Warszawskiej, do agresji Armii Czerwonej na Polskę, minęło niecałe półtora roku. Oni się z utratą Polski nie pogodzili. I próbowali Polakom tą niepodległość odebrać. Chciałem wrócić do tego, co powiedziałem na początku o was, że niczym się nie różnicie od swoich młodszych, od swoich rówieśników w innych krajach, tylko że jesteście biedniejsi. Tak samo ja jako profesor uniwersytetu jestem biedniejszy od profesorów uniwersytetu na uniwersytetach w Ameryce czy w Niemczech, a wasi rodzice są biedniejsi od swoich rówieśników
w innych krajach Unii Europejskiej. Jesteśmy biedniejsi, dlatego że Polska nie była niepodległa, tylko była podległa. Bo zobaczcie, zaprzeczeniem niepodległości jest podległość, prawda? Podległość pod kogoś. I oto przecież Rosjanie czy Niemcy nie zabrali, czy Austriacy w XVIII wieku także, prawda? Nie zabrali nam niepodległości tak sobie, że sobie to wymyślili i podzielili Polskę na trzy części. Aczkolwiek nigdy w historii Europy nie znamy takiego przypadku, żeby trzech złych, drapieżnych sąsiadów dogadało się między sobą i powiedziało: a ja wezmę to, ty weźmiesz to, ty weźmiesz to. Zdarzały się oczywiście wojny między różnymi państwami. A to Anglia z Francją, a to Francja z Hiszpanią, a to Francja... Francuzi kiedyś napadali na wszystkich sąsiadów. Na kogoś tam napadła, a to Rosja na kogoś napadła i zagarniali część terytorium jako zdobycz wojenna. Ale żeby trzech złych sąsiadów dogadało się i dokonało rozbioru tego sąsiada, to się nie zdarzyło nigdy w historii. To się nam zdarzyło w XVIII wieku. Mądry biskup Ignacy Krasicki pisał tak. Kto pamięta z polskiego? Zawsze znajdzie przyczynę, kto zdobyczy pragnie. Trzech wilków, jedno w lesie napotkało jagnię. Już je mieli zażynać. Rzekło: jakim prawem? Smacznyś, słaby i w lesie. Zjedli niezabawem. Polska była, źle was uczą, historii to nie jest wasza wina ani waszych nauczycieli. Takie piszą wam podręczniki. Na przykład piszą, że Polska upadła, bo w Polsce była anarchia, bo w Polsce było liberum veto i wolna elekcja. Nic błędniejszego. Polska nie była państwem doskonałym, ale państw doskonałych w ogóle nie ma na świecie. Nawet Stany Zjednoczone nie są doskonałe. Dużo mniej doskonałymi państwami były Prusy, Austria, już na pewno Rosja. Liberum veto nie tylko nie jest czymś złym, uczą was, że to jest coś złego. Jeżeli liberum veto jest czymś złym, to dlaczego system głosowania w Unii Europejskiej to jest system liberum veto? Wystarczy, że jedno państwo się nie zgodzi, mówi veto, i te pozostałe 26 muszą się z nim zgodzić. W Organizacji Narodów Zjednoczonych, w ONZ-cie, obowiązuje system głosowania, też veto. Wystarczy, że jedno z państw tzw. Rady Bezpieczeństwa się nie zgodzi, powie veto i nie ma głosowania. I w Sojuszu Atlantyckim też obowiązuje zasada jednomyślności. Veto nie jest czymś złym. Złym jest to, że sąsiedzi, ambasadorowie sąsiedzkich państw przekupywali polskich polityków, polskich posłów, żeby głosowali veto i zrywali polskie sejmy. To było złe. Że nie działali w interesie Moskwy, Berlina albo Wiednia. Ale wracamy do tej podległości. Czyli jeżeli nie ma niepodległości, jeżeli naród, państwo, społeczeństwo jest niepodległe, to jest co innego i coś inaczej, jak jest podległe. Otóż ani Rosjanie, ani Niemcy, ani Austriacy nie dokonali rozbiorów po to, żeby dokonać rozbioru jako takiego. Mieli w tym swój cel także ekonomiczny. Polska była bezlitośnie, ale bezlitośnie eksploatowana ekonomicznie przez prawie półtora wieku w okresie rozbiorów. Od połowy XVIII wieku, od pierwszego rozbioru. Potem Polska była eksploatowana ekonomicznie niesłychanie w latach II wojny światowej, 39-45. A wreszcie Rosjanie eksploatowali Polskę ekonomicznie jeszcze na początku waszego życia, bo były jakieś umowy podpisane. Wyobrażacie sobie, że w Polsce w czasach waszych rodziców, kiedy mieli tyle lat co wy, to były parówki na kartkę, mięso na kartki, benzyna na kartki, kawa była na kartki, wódka w Polsce była na kartki. Nie było papieru toaletowego, podpasek, mydło było na kartki i węgla nie było, bo połowę węgla wywozili Rosjanie z Polski. Zobaczcie, z geografii się tego uczcie. Rosja ma największe na świecie pokłady węgla. Nikt nie ma takich pokładów węgla jak Rosja. Dzisiaj. I mimo to oni rabowali polski węgiel na Śląsku. W czasach Gierka 50% węgla szło na wschód, do Rosji. I konsekwencje tego to trwało wiele, wiele dziesiątków lat. My to nadrabiamy dopiero dzisiaj. Dlatego jesteśmy biedniejsi. Bo oni nas rabowali tak bezlitośnie. Głównie Rosjanie, ale także i Niemcy.
I w niczym nie jesteście gorsi od swoich kolegów, jesteście lepsi. Bo chcecie się uczyć, macie, tamto są już społeczeństwa syte, dostatnie i tak dalej, a u nas jest to inaczej. My jesteśmy ciągle na dorobku, a przede wszystkim wasze pokolenie i wasze pokolenie zmieni Polskę. I tu wam właśnie chciałem powiedzieć z okazji 11 listopada. I chciałem powiedzieć, żebyście nie tylko nie wstydzili się swojej historii, żebyście się nie wstydzili Polski. Z wielu powodów mamy powody, żeby się cieszyć, że mamy takie, a nie inne państwo polskie, że mamy herb i flagę, które mają, herb ma 1000 lat, a flaga zależy jak liczyć, trochę mniej, ale inni takiej flagi nie mają. Zobaczcie, to jest najprostsza, weźcie atlas geograficzny, czy jakiś inny, encyklopedię, zobaczcie jakie są flagi innych państw. Mało które państwo ma taką prostą, jednoznacznie flagę jak Polska. Dwa kolory, dwa paski i to wszystko. Polski orzeł sięga czasów Mieszka I. Mamy 1000 lat. No to ja tyle. Bardzo się cieszę, że się mogę z wami spotkać. Jestem zbudowany. Moi studenci nie siedzą tak spokojnie i tak nie słuchają na uniwersytecie. Abyście mnie słuchali 45 minut prawie. Jak ktoś ma pytania, to bardzo proszę. Słuchajcie, jeżeli macie pytania, to bardzo proszę, jeżeli byście chcieli skorzystać z okazji, że waszym gościem jest pan profesor i coś dowiedzieć się z historii, bądź zasiągnąć naszego kraju, to bardzo proszę, odważnie zadawajcie pytania. Korzystajcie z okazji, bo to naprawdę nie potrzeba odwagi, słuchajcie. No. Jestem, ja tylko tak wyglądam. Ja bym chciał się spytać, jak Józef Piłsudski wrócił później z Syberii, jak zrobił karierę wojskową później w Polsce? On siedział, był zesłany na 5 lat na Syberię i przez 5 lat na tej Syberii był. Jak mu się skończył wyrok, wrócił do Polski i nie dał się złamać na Syberii, rozpoczął ponownie działalność na rzecz niepodległości Polski. Podziemne gazety zakładał, był redaktorem naczelnym Robotnika. W Polsce są podziemne gazety, czy w ogóle podziemie, to znaczy tyle, co walka o niepodległość, prawda? W II wojnie światowej było pojęcie, istniała Polska podziemna, prawda? Była Polska konspiracyjna, Polska działając na rzecz niepodległości, było polskie państwo podziemne. Czasami można było mieć drukarnię, tak jak miał Piłsudski w Łodzi na ostatnim piętrze, na poddaszu właściwie, na strychu, mimo to była to gazeta podziemna, mimo że to było na strychu. Natomiast on nie zrobił kariery wojskowej. Piłsudski, to była ostatnia rzecz. Piłsudski był cywilem. Nie był wojskowym. Okoliczności zmusiły go do tego, że stanął na czele najpierw konspiracyjnych organizacji Strzelec, potem został komendantem pierwszej brygady Legionów Polskich, potem został naczelnikiem Siły Zbrojnej Narodowej, potem naczelnikiem państwa, wreszcie wodzem naczelnym. Ale on tego wcale nie chciał. On nie miał żadnych studiów wojskowych, był wielkim, genialnym samoukiem. Jakbyś poszedł do... To może pójść każdy, nawet ty. Pewnie tam jakiś papierek musisz mieć od pani dyrektor szkoły, do Centralnego Archiwum Wojskowego w Rembertowie. Tam jest taki dokument, kartka papieru. Na górze jest napis Naczelnik Państwa Polskiego. Naczelnik Państwa to było tyle co prezydent. Piłsudski był pierwszym prezydentem II Rzeczypospolitej. Pod spodem był tytuł napisany na maszynie, dekret nominacyjny. Pod spodem jedno zdanie. Tytuł pierwszego Marszałka Polski przyjmuję i zatwierdzam. Pod spodem podpis. Józef Piłsudski, pierwszy marszałek Polski. On się sam mianował wojskowy. Naprawdę.
i rozbił ogromną nawałę Armii Czerwonej, tak jak to widzieliście na filmie. Rosjanie wtedy, w 1920 roku, chcieli nam ponownie odebrać niepodległość. Nie wiem, czy to wystarcza. Możesz przeczytać w mojej książce więcej, to nie będę teraz rozpędzał. Proszę następny, ktoś może? Słucham. Jak on zdołał zebrać taką siłę militarną w jeden dzień, 10 listopada, żeby odbić Warszawę? Jak on zdołał zebrać taką siłę militarną, żeby odbić Warszawę? Nie miał żadnej siły militarnej. Problem polegał na tym, że... Nastąpiły ogromne zmiany geopolityczne w Europie. Piłsudski je przewidział, a przede wszystkim naród polski poparł Piłsudskiego prawie że w całości wtedy. Był jedynym autorytetem i na ulicach Warszawy rozbrojono oddziały, cywile rozbrojali Niemców i tak powstała Polska. 10-11 listopada 1918 roku. Jak dużym socjalistą był Józef Piłsudski i proszę o wytłumaczenie jak antysocjaliście? Bo jednak jestem antysocjalistą. Piłsudski socjalistą nie był. Natomiast prawdą jest, że Piłsudski był jednym z założycieli Polskiej Partii Socjalistycznej. Partia Socjalistyczna wtedy, PPS, a to, co jest, co było później, to było zupełnie coś innego. Komuniści celowo usiłowali słowo socjalizm i komunizm stworzyć, że to jest niby jedno to samo. To nie było tak. Piłsudskiemu przypisuje się, że w 1918 roku powiedział, właśnie po 11 listopada, po dojechaniu do przystanku Niepodległość przesiadłem się z tramwaju białego na czerwony. Kiedyś w Warszawie tramwaje były prywatne i były, część tramwajów była pomalowana na biały kolor, taki kremowy biały kolor, a inne były pomalowane na czerwony kolor. I stąd były dwa rodzaje tramwajów. I Piłsudski wtedy powiedział, że się przeniósł po dojechaniu do przystanku Niepodległość, przesiadł na przystanek z tramwaju czerwonego na biały. Piłsudski traktował socjalizm jako nie cel sam w sobie, tylko środek do celu, jakim była wolność, suwerenność i niepodległość Polski. On uważał, że nie ma takiej rzeczy, której nie należałoby zrobić dla wolności Polski. Polska była słaba, Polski nie było. Polacy byli słabi w ogóle, Piłsudski był słaby. I uważał, że przy pomocy różnych działań podziemnych, konspiracyjnych, często trzeba było oszukiwać wrogów i pamiętać o tym, co jest celem zasadniczym, a co jest środkiem do celu. Otóż środkiem do celu był socjalizm Piłsudskiego, a celem była niepodległość. Ja mam pytanie, ponieważ my tutaj no, chyba nikt nie ma wątpliwości, jaką postacią dla Polski, Polaków był Józef Piłsudski. Ale ja mam pytanie, jakim on był tak naprawdę człowiekiem, bo spotkałem się z wieloma zdaniami o tym, że tak naprawdę Józef Piłsudski był człowiekiem dość wulgarnym, był człowiekiem porywczym i no, jakie jest pana zdanie? Ponieważ no, każdy wie, że był wybitną postacią, między innymi dzięki niemu zawdzięczamy to, że jesteśmy teraz Polakami, ale jakim był człowiekiem, bo właśnie są zdania na ten temat podzielone. Już mogę powiedzieć. To można długo mówić. Piłsudski podobał się jeszcze dziewczynom, jak miał kilkanaście lat i zawsze się podobał kobietom, a nie był specjalnie przystojny. Piłsudski był człowiekiem głęboko wierzącym, przez całe życie nosił medalik z jednej strony była
Matka Boska Ostrobramska, a z drugiej strony był jego patron Święty Józef. Piłsudski był człowiekiem porywczym, zwłaszcza pod koniec życia, miał stargane nerwy. Mówił ciężkimi, grubymi słowami bardzo często. Tylko pytanie, do kogo to mówił i kogo tak określał? Określał tak wrogów Polski. Piłsudski był człowiekiem o niesłychanym poczuciu humoru. Lubił słuchać kawałów na swój temat. Niektóre z nich wymyślał. To samo miał Jan Paweł II. Jan Paweł II też lubił słuchać kawałów na swój temat. Taki jeden kawał ponad... O, proszę bardzo. Gdzieś jakieś... To było w 25 roku, czyli to było prawie 90 lat temu. Na imieniach Piłsudskiego w Sulejówku zbrała się grupa jego tam przyjaciół. No i jak to na imieninach, trochę pogadali, trochę wypili, trochę pojedli i zaczęli w końcu opowiadać kawały. W tej chwili Piłsudski mówi tak. Czy wiecie panowie, dlaczego budynek Sejmu, gmach Sejmu przy ulicy Wiejskiej w Warszawie ma kształt okrągły? I ponieważ nikt z tych ludzi nie potrafił, z jakiego gościa nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie, on odpowiedział sam. A czy ktokolwiek z panów widział kiedykolwiek kwadratowy cyrk? I minęło tyle lat i ten kawał Piłsudskiego, ile razy patrzę w Sejmie na wystąpienia niektórych posłów dzisiaj, to mi się przypomina ten kawał. Dlaczego budynek Sejmu jest okrągły? A czy ktokolwiek z was widział, żeby cyrk był kwadratowy, to powiedział Piłsudski, to wymyślił Piłsudski ten kawał. Bardzo polecam wam, pójdźcie na film Bitwa Warszawska. On dotyczy niepodległości Polski, on dotyczy bitwy, gdzie się ważyły losy nie tylko Warszawy, nie tylko Polski, ale były losy Europy, bo premier rządu rosyjskiego i komunistyczny dyktator w jednej osobie Lenin mówił, to jego główne hasło, które wygłosił w przemówieniu 5 maja 1920 roku na Placu Czerwonym, to było naprzód na zachód, po trupie białej Polski do serca Europy, bo celem tej nawały Armii Czerwonej to nie była Warszawa, to nie była Polska, tylko było serce Europy, czyli Francja, Niemcy, Włochy, a nawet Anglia. Wiemy dokładnie, jakie mieli plany bolszewicy wtedy. Tak, słucham. Ja mam pytanie, kim tak naprawdę był dla Józefa Piłsudskiego Bogusław Dienia Długoszewski, jego adiutant, który, no ponieważ no, Dienia Długoszewski był taką postacią, którą każdy inny, powiedzmy sobie, szef by no, od razu prawda wyrzucił, a jednak Piłsudski tolerował jego zachowania, no, dość takie osobliwe. Także no, jak wiele znaczył dla Piłsudskiego Dienia Długoszewski? Dienia Długoszewski był lekarzem, skończył medycynę, był jego osobistym adiutantem. Nic takiego złego Wieniawa Długoszewski nie robił. Był człowiekiem niesłychanie dowcipnym, inteligentnym. Był adiutantem, osobistym sekretarzem Piłsudskiego. Później został generałem, senatorem Rzeczypospolitej, a w końcu ambasadorem Polski we Włoszech, w Rzymie. I to Wieniawa Długoszewski doprowadził do bardzo ważnego, podjął działania dyplomatyczne niesłychane, o niesłychanym znaczeniu, że główny sojusznik Hitlera, czyli Mussolini, nie wypowiedział Polsce wojny. I przez cały okres II wojny światowej ani Polska, ani Włochy nie były w stanie wojny ze sobą. To zrobił Wieniawa Długoszewski. Wiesz, jest bardzo wielki. Bywa tak, że są ludzie, którzy są tak zwaną duszą towarzystwa, że lubi i wypić, i pogadać, i kawę opowiedzieć, i tam jakieś tam... Ale w gruncie rzeczy w środku oni są poważni, odpowiedzialni. Kimś takim był
Wieniawa Długoszowski. Czasami wygląda tak, że ktoś jest... I na... Bardzo tak zwane pozory mylą. Tak było z Wieniawą. W każdym razie to był człowiek, do którego Piłsudski miał bezgraniczne zaufanie. Tragiczna postać, bo on potem w Ameryce popełnił samobójstwo. Tak nie kobieta. Nie. Bardziej skomplikowane. Bardziej skomplikowana sytuacja. Słuchajcie, czy coś jeszcze macie jakieś pytania do pana profesora? Bo jeszcze film macie. Korzystajcie z okazji. Nie powtarzam. Nie, zaproszę mnie jeszcze raz. Ach, nie, nieustannie zaproszony. Teraz macie film z pogrzebu Piłsudskiego. Piłsudski zmarł. Piłsudski zmarł. O, pytałeś mnie, jaki był Piłsudski. Miał liczne wady. Nie ma ludzi bez wad. Ja też mam wady. Piłsudski strasznie dużo palił. W dodatku palił w taki charakterystyczny sposób. On był niesłychanie oszczędny. Wręcz mówili, że jest sknera. Adiutant ciął mu, między innymi Wieniawa, ciął mu gazetę, przeczytaną gazetę. Nie można było gazet wyrzucać. Ciął mu gazetę w takie szerokie paski, a gazety się wtedy drukowało ołowiem, ołów to jest trucizna. I Piłsudski brał najdroższe papierosy, jakie były, czyli albo Wawel, albo Belwedery, rozkruszał 3, 4, czasami 5 papierosów, robił tak zwanego skręta, czyli ten tytoń wysypywał na ten kawałek gazety, skręcał to, zwidrzał tą śliną, tak żeby to się trzymało i to palił. Zmarł mając zaledwie 67 lat na raka wątroby, właściwie tam był bardzo, bardzo ciężko chory. Został pochowany na Wawelu w katedrze i jak będziecie w katedrze na Wawelu, to zobaczcie, nad trumną Piłsudskiego jest obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. To jest ten sam obraz, który wisiał zawsze nad jego łóżkiem. To jest ten obraz, który on wziął na wojnę w 1914 roku. To jest ten obraz, który miał także w czasie Bitwy Warszawskiej 1920 roku. On wisi nad jego trumną na Wawelu. Serce Piłsudskiego w testamencie prosił, żeby jego serce pochować w grobie jego ukochanej mamy w Wilnie. I też jest w Wilnie, na cmentarzu na Rossie w Wilnie. No i Piłsudski zmarł 12 maja 1935 roku. No i co się wtedy działo w Polsce, to zobaczycie na tym filmie, jaka była żałoba. To ja wam bardzo dziękuję. 200 biało-czerwoną chorągiewkę. Jaką kto ma? Dużą, małą? Najlepiej dużą. A jak ktoś ma mało, to niech mało powiesi. 11 listopada. Bardzo dziękuję.